Myślę, że Konfederacja nie ma samych poprawnych politycznie wypowiedzi. To jest oczywiste dla każdego, kto wie cokolwiek o Konfederacji. Natomiast my, żeby rozbić wasz monopol, ten pisowsko-platformersko-lewicowo-PSL-owski kartel, potrzebujemy ludzi z charakterami. Tacy ludzie są na naszych listach i tacy ludzie rozwalą ten system, który wy cementujecie i który prowadzi do nędzy polskich obywateli. Pytanie postawi Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Najpierw proszę o wskazanie, komu zadaje pani w tej pierwszej turze pytanie. Przedstawicielowi Konfederacji, panu Bosakowi. I ja mam takie pytanie. Czy cały wasz program to jest żart? Dlatego, że za każdym razem, kiedy jesteście pytani jakieś rzeczy, które są mocno kontrowersyjne, a zgłaszacie ich bardzo dużo, za chwilę o tym powiem, to potem tłumaczycie, że w ogóle nie macie tego w programie, że to jest po prostu taki sobie żarcik. I mam pytanie, czy pan popiera bicie dzieci? Czy tak jak pan Korwin-Mikke uważa, że chłopców należy bić mocniej, a dziewczynki trochę lżej? Jakie jest pańskie stanowisko? Bardzo dziękuję. Padło pytanie. Przypomnę, panie pośle, 60 sekund na odpowiedź. Krzysztof Bosak. Słaba zaczepka ze strony lewicy, ale nie dziwię się. Partia, która głosuje we wszystkich szkodliwych sprawach z rządem. Mamy program na naszej stronie konfederacja.pl. Zachęcam do przejrzenia każdego. Ponad 100 stron, mnóstwo merytorycznych propozycji i nie ma tam sprawy, oczywiście, którą poruszyła pani poseł. Można wyciągać jakieś kontrowersyjne wypowiedzi. Zapewniam, że u was też na lewicy są posłowie, którzy regularnie plotą głupoty i z mównicy sejmowej i w wywiadach. Natomiast decydując o wyborze partii, i powinniśmy kierować się ich podstawą programową. Konfederacja to jest wolność gospodarcza, Konfederacja to jest szacunek dla praw obywatelskich. Jako jedyni w pandemii broniliśmy i wolności gospodarczej, i praw obywatelskich, a to wy, jako pseudoopozycja lewicowa, głosowaliście właśnie za tym, żeby przyznać ministrowi Niedzielskiemu superkompetencje i zrobić z niego niemalże dyktatora, który będzie decydował, kto może wyjść z domu, kto może prowadzić biznes. Pani porusza problemy wydumane, my poruszamy problemy realne, które niszczyły życie Polaków i wy przyłożyliście do tego rękę i powinniście się wstydzić. Riposta, poseł Żukowska. No nie wiem, czy to są problemy wydumane. Normalnie w polityce jest tak, że jeżeli coś ogłasza lider partii, to raczej to nie jest głupia wypowiedź, tylko to jest jednak element tego programu. A tych propozycji jest więcej, bo to jest przecież tak, że karanie 10 latami więzienia za aborcję. To był przepis w zbiorze 100 ustaw pana Mentzena. Były też propozycje również pana Mentzena dotyczące małżeństwa, którego nie można by rozwiązać rozwodem. To są oczywiście bardzo wspaniałe wasze propozycje, od których się odcinacie dopiero, kiedy jesteście o nie pytani w studiu. Pan Dariusz Kacprzak z Bezpartyjnych Samorządowców. Kto będzie adresatem tego pytania? Zadam pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Czyli Krzysztof Bosak będzie odpowiadał na pytanie. 30 sekund, bardzo proszę. Panie pośle, ile według pana i Konfederacji Polacy mają dopłacać z własnych kieszeni, z własnego portfela do wizyt u lekarza, to za operację wyrostka robaczkowego, a być może za ratującą życie chemioterapię? Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, minuta na odpowiedź na to pytanie. Chcielibyśmy, by Polacy nie musieli z własnej kieszeni płacić za różne świadczenia zdrowotne. Tak jest niestety teraz z powodu niewydolności NFZ. Dlatego postulujemy stworzenie systemu konkurujących ze sobą funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, a nie jednego NFZ-owskiego funduszu. Takie systemy działają w państwach, które mają najlepiej zorganizowaną ochronę zdrowia na świecie, jak Niemcy, jak Holandia. Musimy przyjrzeć się, jak działają dobre, konkurencyjne systemy, nie bać się dyskusji o racjonalności kosztowej, o dostępności świadczeń, dlatego że racjonalność kosztowa, racjonalność wydawania pieniędzy jest także publicznych pieniędzy, nie tylko prywatnych, ale także publicznych, czego się wszyscy w Polsce boją, żeby zacząć o tym dyskutować, jest bezpośrednio związana z dostępnością świadczeń. My nie postulujemy, żeby komukolwiek coś zabrać. Jeśli ktoś będzie chciał zostać na obecnym standardzie w NFZ-cie, zgodnie z naszym programem, ma do tego prawo. Natomiast chcemy, żeby ludzie, którzy mają pomysł na to, jak można kontraktować świadczenia lepiej, szybciej, w lepszym standardzie, żeby ich kreatywność mogła zostać uruchomiona. I teraz riposta pana Dariusza Kacprzaka. 30 sekund. Panie pośle, wszystko ładnie, pięknie, tylko zapomniał pan dodać o tym, że na stronie 107 pańskiego programu i Konfederacji, to jest dział 9, zdrowie, dopuszczacie możliwość, aby Polacy współfinansowali usługi medyczne. A to jest przy obecnej drożyźnie, przy poziomie inflacji, działanie na szkodę obywateli. Przypominam czasy COVID-u, kiedy to właśnie Polacy nie chodzili do lekarza, jak wiele ponadmiarowych zgonów wtedy wystąpiło. I w tym zakresie taki program na zdrowie jest jak program covidowski. Czy
Czy panu tak po ludzku nie jest głupio i wstyd, kiedy czyta pan czy słyszy wypowiedzi Tomasza Stali, waszej jedynki z Częstochowy, który mówi w wywiadzie, że jego poglądy ewoluowały w kierunku narodowych, faszystowskich. Twierdzi, że jest dużo znaków zapytania i wątpliwości w kwestii komór gazowych, a w wywiadzie podaje w wątpliwość prawdziwość lądowania na Księżycu i w tym kontekście mówi również o Holokauście. Czy pan podziela te opinie? Krzysztof Bosak, minuta na odpowiedź na to pytanie, czy te pytania nawet. Przyznam szczerze, że nie znam tych wypowiedzi, o nich nie słyszałem. Natomiast dziwi mnie, że przedstawiciel partii rządzącej porusza tego typu michałki, zamiast zająć się tym, jaką politykę ma prowadzić nasze państwo. A właściwie to może inaczej. Nie dziwię się, dlatego że gdybym miał reprezentować partię rządzącą po 8 latach tak marnego rządzenia, tak złodziejskiego rządzenia, gdzie są rozkradane publiczne pieniądze, gdzie państwo jest zadłużane, gdzie cały szereg podstawowych zupełnie obietnic nie jest spełniony, gdzie wyborcy zostali oszukani, to oczywiście też uciekałbym od tematów związanych z rządzeniem do jakichś takich sztuczek retorycznych. Myślę, że Konfederacja nie ma samych poprawnych politycznie wypowiedzi. To jest oczywiste dla każdego, kto wie cokolwiek o Konfederacji. Natomiast my, żeby rozbić wasz monopol, ten pisowsko-platformersko-lewicowo-PSL-owski kartel, potrzebujemy ludzi z charakterami. Tacy ludzie są na naszych listach i tacy ludzie rozwalą ten system, który wy cementujecie i który prowadzi do nędzy polskich obywateli. Krzysztof Bosak, dziękuję bardzo. Riposta Radosława Fogla, pół minuty. Oczywiście, za każdym razem, kiedy ktoś z Konfederacji mówi coś kompromitującego, czy wręcz takiego, co w głowie się nie mieści, wspomnijmy tutaj biedne psiaki. Państwo nie znacie tych wypowiedzi, nie widzieliście człowieka na oczy, nie wiecie, o co chodzi, a proszę pana, panie pośle, kłamie pan, twierdząc, że to są kwestie charakteru czy poprawności politycznej. Czy mówienie, że są znaki zapytania w kwestii komór gazowych, to jest kwestia poprawności politycznej? To był Radosław Fogiel, teraz Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi. Kto będzie adresatem pani pytania? Posła Bosaka. I pytanie, proszę bardzo, 30 sekund. Zastanawiam się, ponieważ w wielu zarówno pana wypowiedziach, jak i pana kolegów pojawia się informacja, że nie będziecie państwo współrządzili, nie będziecie w opozycji razem z Platformą Obywatelską ani z PiS-em. Więc ja chciałabym zadać panu pytanie. To w jaki sposób chcecie zrealizować te wszystkie swoje obietnice i postulaty? Dziękuję bardzo za pytanie. Odpowiedź Krzysztof Bosak, proszę bardzo. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Z pewnością nie poprzez stworzenie złego rządu. My chcemy kiedyś w przyszłości mieć znacznie więcej posłów niż to, co dają w tej chwili najbliższe sondaże wyborcze. I droga od partii małej do partii dużej wiedzie poprzez bycie w opozycji. Jeżeli byśmy w tej chwili przedłużyli władzę Jarosława Kaczyńskiego albo umożliwili powrót do władzy Donaldowi Tuskowi, to byśmy pokazali, że tak naprawdę jesteśmy nic nie warci, że to nie jest żadna alternatywa. My mówiąc o tym, że Konfederacja tworzy alternatywę dla tego chorego układu opartego na emocjonalnym, bo nie bynajmniej programowym, tylko co pokażę zaraz w następnym pytaniu, emocjonalnym duopolu PiS-u i Platformy, mówimy, ci panowie powinni już iść na emeryturę. Potrzebujemy nowych polityków. Potrzebujemy nowych polityków z różnych partii. Dlatego dobrze, że pani o to pyta. Dobrze, że pani też wchodzi do polityki przez partię, no jaki PSL jest, taki jest, no ale przynajmniej próbujecie, tak? Potrzebujemy zmiany w polskiej polityce i nie możemy się sprzedać tym starszym panom, którzy mają zły program, złe zamierzenia, cyniczny sposób uprawiania Dziękuję polityki. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak i odpowiedź riposta w zasadzie pani Agnieszki Buczyńskiej. Ja tylko sprostuję, Agnieszka Buczyńska, Polska 2050, Szymona Hołowni, jestem członkiniem tego ugrupowania. Dogadaliście się z PSL-em. Natomiast to pokazuje, że chyba pan próbuje zamglić obraz tych obietnic, które składacie. Znaczy jasno pan przed chwilą powiedział, że w takim razie te obietnice, które dzisiaj mówicie, nie będą zrealizowane, bo bez większości sejmowej, no chyba wie pan, jak działają zasady w polskim rządzie czy parlamencie, że trzeba mieć większość, żeby przegłosować poszczególne ustawy. W związku z tym, będąc w opozycji, tego nie zrobicie jak dotychczas.